Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Pierwsze, co zawsze przychodziło mi do głowy, porównując osoby z predyspozycjami do rozwoju bujnej brody z tymi bez takich warunków, to czy przypadkiem nie odpowiadają za to różnice w poziomie testosteronu. Myślę, że intuicyjnie łączymy zarost na twarzy z męskim hormonem. Na wstępie chciałbym uspokoić osoby mające problem z zapuszczaniem brody. Wiele wskazuje na to, że poziom testosteronu ma tutaj akurat niewiele do gadania. Badanie z 2021 roku na niemal 100 mężczyznach nie znalazło zależności między poziomem testosteronu a długością brody. Chciałem uspokoić, a być może zmartwiłem. Świadczy to bowiem o tym, że nawet jeżeli uda Ci się podnieść stężenie tego hormonu, to raczej nie wpłynie to na stan Twojego zarostu. Jednakże, jakby nie patrzeć, jedną z różnic między kobietami a mężczyznami jest właśnie ilość ogólnego owłosienia na ciele. Jak łatwo zgadnąć, odpowiedzialna za to jest obecność androgenów, czyli męskich hormonów płciowych. Testosteron za pomocą enzymów konwertuje do bardziej aktywnej fizjologicznie i silniejszej formy zwanej dihydrotestosteronem. To właśnie DHT jest odpowiedzialny za zarost na twarzy, natomiast powoduje także łysienie. Dlatego widok starszych mężczyzn z bujną brodą, ale łysych nie jest rzadkością. Choć wyższy poziom teścia oznacza wyższe stężenie DHT, niekoniecznie przełoży się to na gęstsze i dłuższe owłosienie, ponieważ zależy to również od wrażliwości naszych receptorów androgenowych znajdujących się w mieszkach włosowych. Dodatkowo rozkład naszego owłosienia na twarzy jest niestety także kwestią genetyczną. Nie warto jednak tracić nadziei, ponieważ chemia potrafi zdziałać cuda. Popularnym środkiem stosowanym na porost włosów jest minoxidil. Jak czytamy, jego dokładny mechanizm działania nie jest jeszcze do końca poznany. Nadmienia się polepszenie krążenia wokół mieszków włosowych, czy zapobieganie ich miniaturyzacji wywołanej wysokim stężeniem dihydrotestosteronu. Jest rekomendowany do stosowania wyłącznie miejscowo na czubku głowy, natomiast przynosi efekty także w celu zwiększenia gęstości zarostu na twarzy. W sieci można znaleźć wiele pomyślnych transformacji z jego użyciem, a pierwsze efekty są zauważalne już po 8 tygodniach. Jednak aby uzyskać trwały efekt, konieczne jest regularne stosowanie przez wiele miesięcy, a nawet lat. Przemiana cienkiego mężku na grubego i ciemnego włosa wymaga cierpliwości, zatem nie ma to liczyć na szybkie rezultaty. Jedną z większych zalet minoxidilu jest brak jego bezpośredniej ingerencji w nasz układ hormonalny. Mimo to po jego użyciu zdarzają się pewne skutki uboczne. Najczęstszy to kontaktowe zapalenie skóry. Może zdarzyć się także spadek libido, problemy z erekcją, pogorszenie ostrości wzroku lub bóle stawów. Istnieją doniesienia o permanentnych, niepożądanych efektach stosowania tego środka nawet po jego odstawieniu. Nie bacząc na nie, wszystko wskazuje na to, że jest to skuteczna substancja. W metaanalizie z 2019 roku wykazano, że u osób stosujących ten środek doszło do większego wzrostu włosów niż u tych używających placebo. W internecie nie brakuje także wielu pozytywnych transformacji. Przykładem jest przemiana zarostu youtubera Austina Dunama, którego kanał koncentruje się na rozwoju osobistym mężczyzn. Początkowo jego zarost był raczej rzadki, niejednolity, a po stosowaniu tego środka dwa razy dziennie przez rok, jego broda stała się pełniejsza i zajęła równomiernie całą żuchwę. Wciąż istnieje pole do poprawy, natomiast jego przemiana jest zachwycająca. Innym ze sposobów na zagęszczenie zarostu jest tak zwany dermarolling. Jest to zabieg polegający na mikronakłuwaniu skóry bardzo cienkimi igiełkami. Nakłucia prowokują skórę do regeneracji, m.in. poprzez zwiększenie krążenia, za czym idzie transport składników odżywczych i kolagenu. Metoda ta z powodzeniem stymuluje wzrost włosów na głowie, natomiast jest używana również w celu porostu brody. Najlepsze efekty przynosi w parze z nakładaniem minoxidilu. Jednak możemy osiągnąć świetne rezultaty, nawet jeśli zdecydujemy się na samo mikronakłuwanie. W jednym z badań porównano skutki stosowania jednej, jak i drugiej metody przez 12 tygodni. Dermarolling okazał się przynosić znacząco lepsze efekty. Należy jednak pamiętać, że badanie odnosiło się do włosów na głowie, a nie do zarostu. Ogromnym plusem tej metody jest jej łatwa dostępność oraz mały koszt. Należy jednak uważać, ponieważ nakłucia będą zostawiać na skórze zaczerwienienie, przekrwienie i opuchliznę. Dlatego problemem może być planowanie zabiegów, gdy wychodzimy do ludzi lub używamy minoxidilu, ponieważ jego stosowanie na podrażnioną skórę może wywołać skutki uboczne.
Trav White to youtuber zajmujący się tematyką dbania o włosy oraz zarost. W jednym ze swoich filmów pokazał rezultaty mikronakuwania 3 razy w tygodniu w przeciągu 45 dni. Widoczna jest poprawa gęstości na paczkach i policzkach. Efekt w jego konkretnym przypadku nie jest jednak spektakularny, a do pełnej oceny wymagana by była obserwacja przez dłuższy czas. Nikogo nie zachęcam do korzystania z substancji dopingujących, ale muszę zaznaczyć, że działanie związane z poprawieniem zarostu posiada hormon wzrostu. Dobrej jakości syntetyczny hormon jest kosztowny i trudno dostępny, jednak jak wie każdy, kto oglądał mój materiał na temat tych substancji, jego wyrzuty wspierają sarmy, w tym często wymieniane w kontekście włosów i butamory. Zanim jednak zdecydujemy się na użycie jakiegokolwiek środka, warto być świadomym jego możliwych skutków ubocznych. Hormon wzrostu stymuluje wątrobę do produkcji insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1, który bezpośrednio pobudza wzrost tkanek. Niektóre z badań donoszą, że hormon ten ma znaczenie w procesie porostu włosów, a w sieci można znaleźć wypowiedzi osób twierdzących, że podczas stosowania hormonu wzrostu ich owłosienie odrasta szybciej. Z kolei osoby z bardziej zasobnym portfelem, oczekujące pewnych i modelowych efektów, mogą rozważyć przeszczep włosów. Zabieg ten wykonuje się również w przypadku zarostu na twarzy. Polega on na przeniesieniu mieszków włosowych z jednego miejsca w docelowe. Pozwala to na precyzyjne wyznaczenie linii naszego zarostu oraz jego równomierną gęstość. Znaną postacią, która podjęła się takiej procedurze, jest bokser Floyd Mayweather. Patrząc na jego niedawne zdjęcie na Instagramie, jego broda prezentuje się książkowo. Jest gęsta, gruba, a jej linia jest wyraźna. Porównując ją do jego wyglądu ze starszych postów, jest to zmiana na duży plus i znacznie poprawiła jego wizerunek. Metoda ta, podobnie jak poprzednie, również wymaga kilku miesięcy cierpliwości. Jej największą wadą jest koszt, bowiem waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są również metody, które nie ingerują bezpośrednio we wzrost owłosienia, a jedynie wizualnie poprawiają jego stan. Wymagają one już obecności pewnego zarostu. Głównie są to sztuczki zaczerpnięte prosto z salonu barberskiego. Przede wszystkim brodę należy regularnie myć i czesać. Sprawi to, że będzie bardziej puszysta, a jej wyczesanie robi kolosalną różnicę w objętości. Regularne przycinanie, aby była równa, doda jej estetyki. Nakładanie olejków do brody zapobiegnie przesuszeniu, a miłym plusem będzie przyjemny zapach. Zafarbowanie jej na ciemny, najlepiej czarny kolor może poprawić wizualną grubość i gęstość. W sieci można również znaleźć specjalne pisaki do zarostu, które mają za zadanie przyciemnić skórę między włosami, co spowoduje ukrycie mniej zarośniętych miejsc. Jako ciekawostkę można dodać możliwość permanentnej iluzji gęstego zarostu. Polega ona na mikropigmentacji skóry, czyli wytatuowania malutkich czarnych kropek na skórze naśladujących linię brody. Efekt na pierwszy rzut oka jest satysfakcjonujący, natomiast nie jest to prawdziwy zarost. Powyższe metody na wyhodowanie brody są sprawdzone i przyniosą wymierne efekty. Po sieci krążą jednak mity, jakoby częste golenie brody miało przyspieszyć jej wzrost, co nie jest prawdą. Najprawdopodobniej rozczarowaniem skończy się także stosowanie różnych suplementów. Świętą dwójcą porostu włosów wydaje się regularne stosowanie minoxidilu wraz z dermarollingiem. Obie metody posiadają udokumentowane efekty oraz są stosunkowo łatwo dostępne. Zanim jednak zdecydujemy się na ich stosowanie, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy nie warto jeszcze odczekać kilku lat. Koniec okresu dojrzewania wcale nie oznacza końca powstawania zarostu, a z reguły gęstnieje on z wiekiem. Gdy już uda się wyhodować bujną brodę, warto dbać o jej estetykę, regularnie czesać i przycinać, gdyż poprawi to wizualnie gęstość i jakość. Dajcie znać w komentarzach, czy stosowaliście którąś z wymienionych tu metod i jakie efekty uzyskaliście. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.